będziemy najważniejsze. Punkt 20. Projekt zarządu w sprawie określenia zadań do realizacji w 2014 roku w ramach zadania powierzonego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Nie będę czytać Państwu całej tej listy. Jeżeli chodzi o te zadania, to dwa pierwsze to zaproponował zarząd do realizacji, natomiast zadanie trzecie i czwarte to otrzymało opinię z Urzędu Miasta, bo ponieważ wcześniej Komisja Zdrowia wnioskowała o opinię do Komisji Konkursowej w sprawie zadań i większość zadań otrzymało, zaproponowanych zadań dostało opinię negatywną, te dwa zadania otrzymały opinię pozytywną, więc my zamieściliśmy te zadania, no i dołożyliśmy jeszcze likwidację barier architektonicznych na terenie Ciechnicy Drugiej Grzegórzki, czyli remonty chodników i przejść dla pieszych, tak jak to było w tym roku. I budowa podjazdów przy wiosce przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Mimo że sytuacja też jest tutaj nie do końca jeszcze wyjaśniona, bo tam, znaczy już nawet na ten rok miała być robiona ta przedwioska, ale otrzymaliśmy pismo, że teren należy do wspólnoty mieszkaniowej. Też jest trochę nieporozumienie, to znaczy pan Łazarz będzie tutaj wyjaśniać w Skarbie Państwa, miasta, przepraszam, że ponieważ on w swojej dokumentacji znalazł, że ta przedwioska należy do Młodzieżowego Domu Kultury. Wczoraj wieczorem na ten temat rozmawiałem, powiedział, że jest wszystko w porządku, że kwestia została rozstrzygnięta, że ta przewiązka należy do budynku Grunwaldzka 5 bezpośrednio, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury. To jest informacja z wieczora. Wczoraj. Są jakieś pytania? Tak. Ja chciałam zapytać, czy to zadanie, czy te zadania były konsultowane z członkami Komisji Ochrony Środowiska, czy? To znaczy ja wysyłałam propozycje, właśnie te propozycje zadań do członków Komisji Zdrowia z prośbą o opinię, że to jest projekt tylko taka. No, nasze propozycje zarządu i żeby wypowiedzieli się i żeby będziemy przygotowywać projekt na najbliższą sesję. Jeśli można zabrać głos. To znaczy pani do końca, proszę Państwa, tak, ponieważ zadanie numer 2 i zadanie numer 3 to są zadania Komisji Zdrowia. Tyle, że zadanie numer 2 zostało już przeze mnie oczywiście zgłoszone do realizacji na rok 2013. I dostaliśmy dwa pisma. Jedno pismo od NIKIT-u, drugie pismo od Wydziału Skarbu, w którym wyraźnie napisano, to są pisma z lutego tego roku, a więc aktualne, świeże, że to zadanie nie może być wykonane, jako że mówiąc w skrócie najprościej, teren nie należy do Domu Kultury, tylko do wspólnoty. Tam faktycznie jest jakaś tam, powiedzmy, sprawa dyskusyjna, bo jest jakiegoś obrysu. Ja się na tym nie znam, nie wypowiadam się. Pismo jest pani Basia na mnie w archiwum. Ja również rozmawiałam z panem Andrzejem Łazarzem, no i on akurat tak zdecydowanie nie mówił. Nie mówił o tym, jakby ta sprawa była wyjaśniona na korzyść, która nam daje prawo do zorganizowania, do urządzenia tego pojazdu, który jest potrzebny, zresztą dlatego został zgłoszony zgodnie z wolą mieszkańców jeszcze w poprzednim roku. Pan Andrzej Łazarz zwraca uwagę na to, że wtedy, kiedy montowaliśmy, nam było to w poprzedniej kadencji pieniędzy Rady Dzielnicy, ten podświetlany napis Młodzieżowy Dom Kultury, on musiał wystąpić o czasowy zarząd, bo tylko dzięki temu można to było zamontować. I on, ja tak rozumiałam, Państwo chyba, że jestem laikiem, może nie wszystko rozumiem, że teraz właściwie sytuacja jest taka, że on jakby myślał, że ten czasowy zarząd pozwala mu do tego, aby na tym terenie ten pojazd był zamontowany. Z tego, co wiemy, Wydziału Skarbu i z NIKIT-u, to jest niemożliwe. Ale być może, sytuacja po wyjaśnieniu ulegnie zmianie. I kolejne zadanie, numer 3, również zgłoszone przez Komisję Zdrowia, ja tutaj akurat byłam w tym ośrodku na Półkowu, jest właśnie też zadanie przyjęte przez Komisję Zdrowia. Natomiast zadanie numer 1, czyli likwidacja
likwidacja barier architektonicznych, to jest wskazane w dzielnicy, no i po prostu takim standardowym zapisem, który się stosuje w tego typu sytuacji, przyznając co roku jakąś tam zmienioną kwotę. Także to zadanie, jak rozumiem, zakup leków jest taką pozycją przemilną i ocenie nową. Tak, w tym roku jakoś to minutne. Ja nawet, jeśli jeszcze można powiedzieć, zastanawiałam nad wprowadzeniem poprawki, ponieważ rozmawiałam z panią przewodniczącą, znaczy tak, telefonicznie mailowo, że ja uważam, że mając pisma, nie rozmowę telefoniczną, tylko pisma, z których wyraźnie wynika, że teren nie jest własnością gminy i powinno się takie zadanie projektować, czy plan, one są odrzucone, lepiej nie tracić energii i czasu na obrót papieru, z tego dalej nic nie wynika, poza dobrą wolą rady, żeby podmiot, który jest ze wszech miar potrzebny nam był, tylko dać, przekazać pieniądze na inny cel. Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo z Lubomirskiego Zespołu Szkół Specjalnych, mam tu teraz nazywa troszeczkę inaczej, na dofinansowanie sal potrzebnych dla zajęć terapeutycznych. Ja osobiście myślałam, żeby taką poprawkę włożyć, przepraszam, złożyć dzisiaj, ale wobec tej sytuacji, no nie, nie ma to sensu. Zaszła się pani Agnieszka, może zmienimy. Ale przypominam, że mogła pani wysłać drogą e-mailową, przecież ja czytałam tę propozycję. Nie, ja pani mam do razu to pismo, to tam się, to jest świeżutkie, to jest to wczoraj. No, to jest to teraz, to wcześniej nie mogła tego zrobić, bo nie miałam tej wiedzy. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Brak.